Chcąc wykonać konstrukcje, które wymagają związków miarowych, czyli jakiegoś pomiaru wielkości liniowej, bądź kąta, bądź jakiejś modyfikacji bryły, bądź narysowania tej bryły w miarach rzeczywistych, potrzebujemy mieć takie ustawienie płaszczyzny, aby było równoległe bądź prostopadłe do rzutni. W przypadku ustawienia prostopadłego możemy mierzyć odległości od płaszczyzny. W przypadku ustawienia równoległego będziemy mogli mierzyć figury na płaszczyźnie, zarówno kąty, jak i długości. Można tego dokonać w dwojaki sposób, mianowicie stosując konstrukcję obrotów bądź kładów płaszczyzny lub dopasowując się rzutnią do położenia płaszczyzny czy bryły w przestrzeni. Taki sposób dostosowania rzutni do płaszczyzny, odpowiedniego ustawienia rzutni do płaszczyzny bądź bryły, nazywamy transformacją układu odniesienia. Polega to na tym, że zastępując parę płaszczyzn π1 i π2 parą π1 i π3 bądź kolejną rzutnią π4, dokonujemy zamiany układu rzutni. Proszę zwrócić uwagę, że rzutnia π3 jest ustawiona również prostopadle do rzutni π1, tak jak rzutnia π2. W związku z tym wysokości na rzutni π3, załóżmy odcinek AD, jest taki sam jak na rzutni π2. Jeżeli ta krawędź jest osią x1, 2, to ta jest x1, 3. I ponieważ wysokości na rzutni π2 i π3 są takie same, to będzie można mówić w następujący sposób, że wysokości na rzutni π2 i potem jedna oś, druga oś i odmierzamy taką samą wysokość. Przejdźmy do praktycznego wykorzystania transformacji układu odniesienia, którą to operację nazwiemy w skrócie transformacją, gdzie rzutnia π3 jest płaszczyzną transformacji, a rzut jest rzutem transformowanym. Mamy następujące zagadnienie. Z danego punktu A płaszczyzny alfa, określonej przez proste przecinające się A i B, wystawić odcinek prostopadły do alfa o długości 40 mm. Co prawda potrafimy już rysować prostą prostopadłą do płaszczyzny, ale to i tak nie zmienia faktu, że jeżeli chcemy zmierzyć długość, to musimy się ustawić równolegle wtedy do tej prostej. Transformacja powoduje, że taką operację możemy wykonać właściwie w jednym kroku. Mianowicie, jeżeli mamy wyznaczyć odcinek o zadanej długości prostopadły do danej płaszczyzny, to jeżeli nasza rzutnia π3 będzie ustawiona prostopadle do płaszczyzny, to oczywiście ten odcinek prostopadły do tej płaszczyzny będzie równoległy do tej rzutni, czyli będziemy mogli zmierzyć rzeczywistą wielkość tego odcinka. Jak to zrobić? Otóż, jeżeli w tej płaszczyźnie jesteśmy w stanie narysować prostą, do której rzutnia π3 będzie prostopadła, to znaczy, że ustawiliśmy się prostopadle do tej płaszczyzny. I teraz, jeżeli wykorzystamy na przykład prostą poziomą, tak, rysujemy w tej płaszczyźnie prostą poziomą. Zaczynamy oczywiście od rzutu na rzutnie π2, czyli P wtór. Znajdujemy jej położenie na rzutni π1, czyli odnosimy punkt 1 i 2. I teraz, jeżeli ustawimy się osią transformacji prostopadle do P', to wówczas ustawiliśmy się prostopadle do płaszczyzny. Dlaczego? No dlatego, że ten kąt żeśmy ustawili jako kąt prosty. Natomiast, ponieważ
prosta, pozioma jest równoległa do pi 1, to tu istnieje kąt prosty drugi, czyli prosta P jest prostopadła do dwóch prostych przecinających się w płaszczyźnie pi 3. Czyli ustawiliśmy się tak, że prosta pozioma jest prostopadła do rzutni pi 3. Czyli płaszczyzna jest prostopadła do rzutni pi 3. Teraz tak, transformujemy sobie tą płaszczyznę na rzutnię pi 3. Czyli w tym miejscu będą rysowane rzuty punktów na rzutni pi 3. Oczywiście dodatnie ujemne były z tej strony. Prosta pozioma, punkty 1 i 2. Odpowiednio na odnoszącej, a wysokość na tej rzutni mierzymy. Jedna oś, druga oś i tu odmierzamy. Czy to jest dziwne, że punkty P1 i 2 i w ogóle prosta jest w położeniu rzutującym? No nie, skoro tutaj jest równoległa, a tu żeśmy się ustawili prostopadle, no to nic dziwnego, że ta prosta jest w położeniu rzutującym. Ale proszę zwrócić uwagę, że mamy dwa punkty z płaszczyzny już narysowane. Czyli wystarczy nam jeszcze jeden, czyli załóżmy punkt A, na tej samej zasadzie odnosząca, wysokość z tej rzutni, odmierzamy tutaj. Narysowaliśmy płaszczyznę. Jest to rzut płaszczyzny alfa na rzutnie pi 3. Mamy położenie punktu. W związku z tym naszym zadaniem było narysować odcinek o długości 40 mm od punktu A. No to tu już widzimy rzeczywistą wielkość. W związku z tym mamy punkt B. Rysujemy tutaj odmierzone 40 mm. Rozwiązanie wymaga, aby pokazać rzuty punktu B' i B'. Wiemy, że na pewno punkt B' będzie leżał na odnoszącym, ale dodatkową informacją jest to, że leży on na prostej prostopadłej do płaszczyzny przechodzącej przez punkt A, a taką prostą potrafimy zarysować, bo mamy tutaj prostą poziomą, czyli przez punkt A prostopadłe do prostej poziomej i przecięcie z odnoszącą z B3 i uzyskaliśmy położenie punktu B'. Rzutu punktu B na rzutnie pi 1. Na rzutnie pi 2 oczywiście odnosząca od punktu B' i wysokość na rzutni pi 3 odmierzamy na rzutni pi 2. I w ten sposób wyznaczyliśmy położenie rzutu pionowego punktu B. I w ten sposób wyznaczyliśmy punkt 40 mm odległy od punktu A, który leży na prostej prostopadłej do płaszczyzny przechodzącej przez punkt A. Zadanie wydawałoby się całkiem inne, ale tak naprawdę jest to zadanie takie samo jak poprzednie, gdy mamy wyznaczyć rzut punktu symetrycznego do danego punktu względem istniejącej płaszczyzny. No bo przecież różnica polega na tym, że tu, w tym zadaniu, pierwszy, znaliśmy odległość punktu od płaszczyzny. Natomiast w zadaniu, gdzie mamy wyznaczyć punkt symetryczny, ta odległość jest dana przez to, że jest dany już jakiś punkt nie leżący na tej płaszczyźnie. Czyli tutaj jakaś odległość punktu od płaszczyzny już istnieje. Czyli jeżeli postąpimy tak samo, ustawimy się prostopadle do płaszczyzny, to po pierwsze zobaczymy tą odległość, no i odmierzymy taką samą odległość od płaszczyzny po przeciwnej stronie i będziemy mieli punkt symetryczny. Ponieważ płaszczyzna jest podana śladowo, to mamy o tyle ułatwione zadanie, że nie musimy wyrysowywać prostej, na przykład poziomej, bo ona po prostu tu już istnieje. Ślad H alfa jest taką prostą poziomą. Ustawiamy się prostopadle do prostej poziomej, czyli śladu H alfa, śladu poziomego płaszczyzny alfa. Transformujemy płaszczyznę i punkt. Do transformowania płaszczyzny wystarczy nam P1
tutaj jeden punkt, bo cała prosta ma wysokość zerową i zrzutuje się tutaj do punktu. Czyli jeszcze jeden punkt, będziemy mieli w ten sposób trzy punkty z płaszczyzny, no bo tutaj jest cała prosta, czyli przynajmniej dwa. Tu jest punkt ze śladu pionowego, czyli cała płaszczyzna alfa wygląda na rzutni pi3 w ten sposób. Punkt P na odnoszącej wysokość rzutni pi2 na rzutni pi3 i mamy odległość punktu od płaszczyzny. Czyli punkt symetryczny, no oczywiście ma być na prostej prostopadłej i w takiej samej odległości, jak był punkt P od płaszczyzny alfy, tak samo ma być odległy punkt Q. Problem oczywiście polega na tym, że rozwiązanie musi być podane na rzutach pi1 i na rzutnie pi1 i rzutnie pi2. W związku z tym musimy znaleźć położenie punktu Q w przestrzeni, czyli wyznaczyć rzuty Q' i Q'. I znowu wiemy, że punkt Q leży na prostej prostopadłej do płaszczyzny. Umiemy narysować przez punkt prostą prostopadłą, no bo ona jest prostopadła do prostej P', czyli do H alfa, no i na odnoszącej. Punkt Q', czyli rzut na rzutnię pionową, no to jest odnosząca, a odległość z tej rzutni i jedna oś, druga oś odbierzemy i mamy położenie punktu Q symetrycznego do punktu P względem płaszczyzny alfa. Kolejne zagadnienie jest następujące. Wykreślić rzuty trójkąta równobocznego o boku 40 mm leżącego w płaszczyźnie alfa podanej śladowo V alfa, H alfa. Kolejny raz przypominam, że konstrukcja śladowa różni się tylko tym, że nie musimy rysować prostej poziomej czołowej, bo my te proste już po prostu mamy. I tak. Zagadnienie polega na tym, że mamy narysować rzeczywistą wielkość trójkąta, czyli mamy narysować związki miarowe. Żeby umieć narysować związki miarowe, to musimy spojrzeć na płaszczyznę równolegle. Płaszczyzna musi być równoległa do rzutni. Ale proszę Państwa, skoro mieliśmy już tutaj do czynienia z płaszczyzną, która była w położeniu rzutującym, no to kolejna transformacja, tym razem równoległa do tej rzutni, spowoduje, że będziemy mieli ustawienie równoległe do rzutni. Czyli robimy tak. Pierwsza transformacja prostopadła do prostej poziomej, czyli do H alfa. Co to powoduje? Oczywiście powoduje to, że przejdziemy do położenia rzutującego tej płaszczyzny. Narysowaliśmy sobie prostą poziomą z punktu 1, który nam był pomocny przy wykonaniu transformacji płaszczyzny, ale to jest taki cel, że za chwileczkę sobie to wykorzystamy. Czyli mamy x 1, 3, to teraz wprowadzamy równolegle, czyli szczególny przypadek. Pokrywa się tutaj oś x, 3, 4, czyli w tym miejscu mamy dodatnie wartości na rzutni pi 4. Transformujemy i na zasadzie punkt 1, odległość to jedna oś, druga oś, odległość tu. A na rzutni pi 4? No to jest prosta, czyli tu mam odległość x 1, 3 do 1', ta odległość, jedna oś, druga oś odmierzamy tutaj i tu mamy 1 z 4 kreskami, czyli rzutnia pi 4. Jest tutaj już cały rzut prosty. I teraz jest kolejne myślenie. Jak zrobić, żeby jak najmniej się napracować? Oczywiście mamy tutaj już płaszczyznę w położeniu równoległym do rzutni, czyli moglibyśmy tutaj narysować trójkąt po prostu równoboczny o boku 40 mm w dowolny sposób. Ale jeżeli narysujemy go w dowolny sposób, to wówczas będziemy musieli przenosić aż 3 punkty do ustalenia rzutów na rzutni pi1 i na rzutni pi2. Ale zauważmy, że mamy już prostą i mamy już punkt na tej prostej. Czyli jeżeli narysujemy ten trójkąt tak, że jeden z wierzchołków będzie punktem 1, to zobaczmy, że punkt 1 wszędzie mamy. Czyli będzie wystarczyło dopisać tylko
literkę, że jest to jakiś wierzchołek trójkąta. Kolejna rzecz. Jeżeli drugi wierzchołek będzie leżał na tej prostej, no to z kolei prostą mamy we wszystkich. Też będzie łatwe przeniesienie. No i pozostanie nam trzeci punkt, który niestety no, trzeba będzie pracowicie przenieść na wszystkie rzutnie. Wiemy trójkąt równoboczny tak, żeby punkt wierzchołek A pokrył się z punktem 1. Przypominam dlaczego? No bo wszędzie we wszystkich rzutach już ten punkt 1 mamy. Wierzchołek B na prostej, no bo będzie łatwiej go przenieść. No a C no niestety będzie trzeba przenosić normalnie. Na rzutnie pi 3, no to po prostu odnoszące. Na rzutnie pi 1 i pi 2 punkt A, no to po prostu trzeba dopisać, że równa się punktowi 1. Punkt B na prostej P. Ale zwróćmy uwagę, odległość punktu B4 jest ujemna. W związku z tym odmierzamy to jedna oś, druga oś, czyli jedna oś, druga oś, ale w ujemną stronę, czyli tu, w tą stronę. A na rzutni pi 2, no to jest po prostu na prostej odnoszące. Z wierzchołkiem C jak sobie radzimy? Na rzutnie pi 3, no to jest po prostu rzutowanie tu. Teraz na pi prim, na pi 1, no to jest odległość stąd, jedna oś, druga oś, odmierzamy, jest C prim. Teraz jak znaleźć położenie rzutu na rzutnie pi 2? Otóż wiemy, że ten punkt leży na płaszczyźnie. Czyli to, co mówiłem na samym początku, że przynależność punktu do płaszczyzny określamy przez przynależność tego punktu do prostej leżącej w tej płaszczyźnie. Czyli rysujemy przez punkt C prostą czołową. Dlaczego? No bo mamy rzut C prim, czyli umiemy narysować prostą czołową. Równolegle do X znajdujemy ślad prostej czołowej, znajdujemy rzut pionowy prostej czołowej. No i teraz, ponieważ V alfa jest też prostą czołową, no to wszystkie proste czołowe są do siebie równoległe, czyli równolegle do V alfa. No i oczywiście odnosząca na C wtór i tam leży punkt wierzchołek C. Dołączymy i w ten sposób wyznaczyliśmy rzuty trójkąta równobocznego o boku 40 mm leżącego w zadanej płaszczyźnie alfa. Dziękuję za uwagę.